zespół folklorystyczny Kostrzanie obchodzi 40-lecie swoje. Jak można by było te lata podsumować? Na takie dwie części. 14 lat zespół śpiewaczy, w którym występowały panie z Kostrzy i później następne 26 lat, które stanowią dzieci, młodzież i dorośli. Trzypokoleniowy zespół. Przez zespół przewinęło się już chyba z 4 pokolenia od 26 lat, kiedy pracuję z zespołem, bo 26 lat temu, kiedy byłem nauczycielem w szkole podstawowej w Kostrzy, namówiłem dzieci i od tej pory jest to taki skład. Popatrz na to zdjęcie. Jeszcze czarno-białe. Kto to z czarną czupryną? O, jaki chudziutki! Pani Helenko, niech pani powie, kto znalazł się w naszym albumie. Nie poznajecie? To nasz instruktor, nauczyciel Zbyszek Suchyta. Niemożliwe. Nasz burmistrz? Pan był kierownikiem zespołu w latach, przełom lat 80. i 90. Co wtedy udało się zmienić w zespole? Kiedy zespół miał 14 lat, ja pracowałem jeszcze w świetlicy wiejskiej. I był to zespół śpiewaczy, a jako nauczyciel WF-u zależało mi na tym, żeby też dzieci z Koszty tam tańczyły. Udało się stworzyć piękną grupę, która wtedy rozpoczęła pracę dziecięcą. Wtedy nastąpił przełom, bo już nie był tylko instruktor do pań śpiewających, ale był choreograf, akompaniator. Z czasem mieszkańcy postarali się o to, żeby grała kapela i to wszystko utrzymywała wieś. Robiliśmy wtedy dyskoteki, różne imprezy i z tych pieniędzy kupowaliśmy stroje i utrzymywaliśmy zespół. W tej chwili jest trochę inaczej, na to utrzymuje gmina, pozyskujemy środki z różnych projektów, ale wtedy stworzyliśmy wszystko jest sami. Jest pani na scenie z koleżankami. Zaśpiewajcie pani wesołą pieśń z dawnych zespołowych lat. No co, babeczki, może byśmy zaśpiewali Jakbym była panną, bo to już się nie wróci. Jakbym była panną, jakbym była panną, panną panieneczką. Co znajduje się w repertuarze Kostrzan? Zespół specjalizuje się w pokazywaniu zwyczajów i obrzędów. I tak mamy obrzęd dożynkowy z okolic Łowicza, bo tak jak tutaj jest na Dolnym Śląsku, przyjechali ludzie z różnych stron, z Kresów Wschodnich. Także pokazanie starych zwyczajów, a później, jak to bywało, ludzie się spotykali i tańczyli. Tańczyli, bawili się wtedy do białego rana, ale musiała być przyczyna spotkania. I tak też w naszych programach jest. Nie zawsze to można pokazać, bo kiedy w plenerze występujemy, czy też no, nie ma pewnych warunków, to musimy się ograniczyć do suity łowickiej, lubelskiej, rzeszowskiej, przeworskiej. Natomiast jeśli jest możliwość, to pokazujemy całe zwyczaje i obrzędy. Zespół występował też nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Czy mógłby pan powiedzieć, gdzie mniej więcej występował zespół? Mamy wielką przyjemność być także laureatami wielkich konkursów ogólnopolskich, jak choćby Przeglądu Harcerskiego w Kielcach, gdzie zdobyliśmy drugie miejsce. No i najpiękniejsze nasze wyróżnienie to także w Kielcach na Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych, gdzie wygraliśmy z Góralami, z zespołem Zawoja i zdobyliśmy Grand Prix. I w ogóle nie spodziewaliśmy się tego, bo nie występowaliśmy w koncercie galowym. No Zawoja oczywiście występowała, więc byliśmy pewni, że to oni zdobyli pierwsze miejsce, natomiast Grand Prix, no i okazało się, że my. Natomiast zaczęliśmy od Bułgarii, z tego co pamiętam. Później była Francja, Rumunia, Włochy, Hiszpania, Belgia. Te wszystkie nasze ościenne państwa, sąsiedzi nasi. A dwa tygodnie temu wróciliśmy z pięknego i dużego festiwalu na Ukrainie w Winnicy. Odnośnie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu, bo to jest jedno z wielkich osiągnięć także zespołu Kostrzan. Jakie znaczenie ma właśnie te wydarzenie dla Strzegomia i dla okolic? No, festiwal ten 23 jest już marką Strzegomia naszej gminy. Chwalimy się jako no, takim dorobkiem, który przez te 23 lata potrafiliśmy utrzymać i poziom artystyczny także trzymać na odpowiednim poziomie. Jesteśmy członkiem Rady Międzynarodowej Stowarzyszeń Folklorystycznych Sztuki Lodowej CIOF. Co roku jesteśmy obserwowani za poziom organizacyjny, ale przede wszystkim za jakość artystyczną. Tak więc jest to marka Strzegomia. Natomiast no, wtedy, kiedy tworzyliśmy pierwsze przeglądy z udziałem zespołów zagranicznych, nikt z nas nie myślał, że to będzie taka duża impreza, która ściąga tutaj kilkanaście tysięcy ludzi do Strzegomia na ten czas. Wydarzenie artystyczne, ale też świetna promocja miasta.
czego życzyłby pan w te 40-lecie zespołowi? Oby się nam utrzymała młodzież, bo jak do tej pory nie mamy z dziećmi i młodzieżą problemu, jeśli chodzi o uczestnictwo w próbach i koncertach. Chłopaki, idziemy!